Wojciech Fangor to niekwestionowana ikona polskiego malarstwa powojennego. Dzieła jego autorstwa można określić mianem kamieni milowych w historii malarstwa, plakatu, sztuki publicznej, a także rzeźby i form przestrzennych. Mimo wielu zmian stylistycznych, jakie następowały w trakcie jego twórczości, największą sławę i uznanie przyniosły mu przedstawienia hipnotyzujących okręgów i fal o rozmytych konturach. Można stwierdzić, że artystyczna droga Wojciecha Fangora do jego najbardziej rozpoznawalnych tych rozmytych kół i fal była dość długa i kręta. We wczesnej twórczości, głównie w powojennych latach, artysta zafascynowany był kubizmem. Tworzył zdeformowane czy wręcz zgeometryzowane pejzaże i portrety. Oczywiście w pracach tych ujawniają się panujący wtedy wręcz wszechobecnie w polskiej sztuce koloryzm. Te wczesne prace Wojciecha Fangora to pewnego rodzaju indywidualne przetworzenie stylistyki kubistycznej na własny język artystyczny. Człowiek o gigantycznej wyobraźni, prekursor, niezwykła postać, do tego osobiście z jednej strony bardzo wysoki, taki mocny, postawny, a tak naprawdę człowiek bardzo łagodny, o bardzo spokojnej osobowości, z takim swoim głębokim głosem, który nawet teraz, gdybym przymknął oczy, to bym słyszał, jak do mnie przemawia. W 1949 roku Wojciech Fangor pod wpływem narzuconego w Polsce socrealizmu tworzy pracę właśnie w duchu realistycznym. Powstają wtedy, można powiedzieć, wręcz ikoniczne z punktu widzenia dzisiejszej historii sztuki prace jak Lenin w Poroninie, postaci czy Matka Koranka. Ta ostatnia praca przynosi mu bardzo dużą popularność, uznanie i wysoką pozycję w świecie sztuki. Niezwykły człowiek, niezwykły artysta, i malarz, i grafik, i pedagog, też słynął ze swoich plakatów i stworzył praktycznie ze Stanisławem Zamecznikiem cykl, który wychodził poza przestrzeń obrazu, wyprzedził ten światowy environment. Obrazy, można powiedzieć kolokwialnie, zeszły ze ścian i weszły po pierwsze wzajemną interakcję, a po drugie w interakcję z przestrzenią. Ta instalacja stała się początkiem prowadzonych właściwie przez Wojciecha Fangora aż do końca lat 70. prekursorskich rozważań nad iluzją optyczną i wzajemnych oddziaływań barwnych na widza. Jak zanotował w 1960 roku, współczesny obraz powinien emanować swą powierzchnią na zewnątrz. Współczesny obraz przestał być dziurą do zaglądania w głąb. Tym samym Wojciech Fangor przekroczył granicę dzieła definiowanego wówczas jako obraz, nie naruszając przy tym jego materialności czy fizycznej struktury. Trudno przewidzieć, jak potoczyłaby się kariera Wojciecha Fangora, gdyby nie zdecydował się na emigrację z kraju. Właściwie od 1962 roku bez przerwy przebywał za granicą, przeważnie na prestiżowych międzynarodowych stypendiach. W 1962 roku mieszkał i pracował w Nowym Jorku, potem w Berlinie Zachodnim, wreszcie w angielskim Bath. Wszędzie, co warto zaznaczyć, sztuka Wojciecha Fangora spotykała się z najwyższym uznaniem krytyków i kolekcjonerów. Kiedy uzyskałem jego 50. pracę, to tylko liczę te akryle, prace olejne, wtedy przedzwoniłem, nie powiedziałem tak jak zawsze: panie profesorze, panie Wojciechu, dzień dobry. O znajomy głos powiedziałem: Wojciechu. I on powiedział: halo? I ja mówię: czy to Wojciech? On mówi: zaraz, głos pana Wojtka? I ja mówię: tak, Wojciechu. Cisza. I ja mówię: a, masz 50. moją pracę. Przechodzimy na ty. Cześć, Wojtku. W 1966 roku Wojciech Fangor ostatecznie opuścił Polskę i osiedlił się na stałe w Stanach Zjednoczonych. Amerykańska publiczność zdążyła go poznać już wcześniej, kiedy wraz z innymi 14 polskimi malarzami pokazał swoje prace na legendarnej wystawie 15 Polish Painters w nowojorskim MoMA. Punktem zwrotnym w międzynarodowej karierze Wojciecha Fangora była indywidualna wystawa jego prac zorganizowana w nowojorskim Muzeum Guggenheima w 1970 roku. Ekspozycja w światowej stolicy sztuki współczesnej stanowiła symboliczne ukoronowanie twórczości artysty i była potwierdzeniem jego wiodącej roli na międzynarodowej scenie artystycznej. Do tej pory był on jedynym Polakiem, który miał tam indywidualną wystawę. Fangor jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych, popularnych artystów. Można jednym tchem wymienić jego nazwisko obok Kantora, czy Starzewskiego, czy Gierowskiego, tych gigantów, pięciu Lebensteina, sześciu gigantów polskiego malarstwa.
Twórczość Wojciecha Fangora poprzez swój indywidualny i niepowtarzalny styl zapisało się na stałe nie tylko w polskiej historii sztuki, ale i międzynarodowej. Jego prace pojawiają się na bardzo prestiżowych aukcjach. Jego sztuka wzbudza zainteresowanie kolekcjonerów i miłośników sztuki na całym świecie.